500 zł bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiarz.pl. W niedzielę 15 października siedzieliśmy na Stadionie Narodowym, który był cichy i głuchy jak grób po meczu, w którym Polska zremisowała z Mołdawią 1-1 i chyba nigdy w historii meczów reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym nie widzieliśmy, żeby tak szybko Stadion Narodowy całkowicie opustoszał i mam wrażenie, że to był doskonały symbol tego, jaka atmosfera obojętności panuje aktualnie wokół reprezentacji Polski. Tak, tak, ta kadra zapojętniała już jakiś czas temu i ten proces się cały czas pogłębia, bo mamy sytuację, w której oczywiście są afery, są skandale, ale one nie odstraszyły kibiców tak definitywnie od tej drużyny. To jest cały czas ponad 50 tysięcy sprzedanych wejściówek, część wiadomo rozdana między jakieś młodzieżowe zespoły, ale jednak kibic cały czas do Warszawy na kadrę przyjeżdża, przy czym ten obrazek był bardzo wymowny, bo tak naprawdę to były chwilowe gwizdy, zanim zdążyłem wyciągnąć telefon i nagrać, jak stadion wygwizduje reprezentację, po prostu wszyscy sobie wyszli. Nie miałem czego nagrywać, więc ten filmik, który gdzieś tam wrzuciłem na Twittera, no też pokazuje już częściowo puste trybuny. Nawet już po tej fali gwizdów, nawet już po tej ewakuacji właśnie piłkarze chcieli gdzieś może podejść, coś, jakieś brawo, jakieś... Usłyszeć te złe słowa negatywne od jakieś piąteczki zbić, a nie było z kim, po prostu zostali na środku, zobaczyli, że ludzie tu nikogo nie ma i wyszli. Wyszli do szatni. No jest to symptomatyczne, to pięknie wskazuje nastroje społeczeństwa dotyczące tej drużyny, bo tutaj nie ma nadziei, nie ma jakiejś empatii dla tej drużyny też mimo porażek, bo czasami jest tak, że komuś nie idzie, to jest jeszcze jakaś empatia. U nas nie ma żadnej empatii, więc jest obojętność i takie zobojętnienie totalne. Tyle tytułem wstępu. Oto nasze wnioski po zgrupowaniu reprezentacji Polski i meczach z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Michał Probierz przełamał klątwę debiutów selekcjonerów. Pierwszy raz od 26 lat wygraliśmy jakiś mecz w debiucie, no ale szanujmy się, to nie było tak, że Michał Probierz dzielnie zmierzył się z bestią i odciął jej 3 głowy, które już nie odrosły. Tylko Michał Probierz pojechał na Wyspy Owcze i wygrał z nimi także dlatego, że przez dłuższy czas grał w osłabieniu. Ja nie chcę stwierdzić, że ten mecz potoczyłby się inaczej, gdyby nie czerwona kartka dla Farerów, ale na pewno w jakimś stopniu ułatwiło to Polakom zadanie, bo lubimy sobie wsadzać kij w szprychy, a tym razem to rywale sobie wsadzili kij w szprychy. Ale jak oceniasz to pierwsze zgrupowanie trenera? 4-6 punktów to nie jest na pewno maks i nie jest to, na co liczyliśmy. 6 punktów było niemal obowiązkiem reprezentacji Polski w debiucie Michała Probierza, bo jednak mierzyliśmy się z Wyspami Owczymi, które są drużyną w Europie nie liczącą się absolutnie, nie mającą żadnych szans na awans, na żadną poważną wielką imprezę, i z Mołdawią, która według rankingu FIFA jest 5. najgorszą drużyną w Europie. W rankingu FIFA za Malediwami, czy Jemenem, Afganistanem, czyli absolutnie trzecim światem piłkarskiego świata. I ja negatywnie oceniam ten początek kadencji Michała Probierza, choć z drugiej strony podobało mi się to, że na konferencji prasowej po tym meczu nie próbował wojować z całym światem, nie tworzył tez, które nie istnieją, bo Michał Probierz ma taką tendencję do tego, żeby tworzyć i walczyć z wiatrakami, trochę sobie buduje jakąś narrację, że ktoś niby coś mówi o reprezentacji i on z tym walczy. Widziałem, że w wywiadach już po tym zgrupowaniu wspominał o tym, że jest na przykład krytykowana defensywa reprezentacji. I tego nie rozumiem, bo defensywa tej reprezentacji nie jest krytykowana. Jest krytykowana głównie ofensywa i ten brak pomysłu Michała Probierza na to zgrupowanie, ale nie tworzył atmosfery oblężonej twierdzy, mimo że ta wypowiedź na moje pytanie, czy powiedział, że nie jest cudotwórcą, że to nie jest usprawiedliwienie, ale nie tym meczem przegrywamy eliminację, mogła ponieść się w sposób negatywny, to mam wrażenie... Moim zdaniem się poniosła, bo to nie jest tak, że... Znaczy, Michał Probierz użył argumentu, którym trochę odsunął od siebie odpowiedzialność, przy czym nie zapominajmy, że gdybyśmy ten mecz wygrali, no to te reprezentacje byłyby w jakimś stopniu wygrane. Mogłyby być wygrane w meczu z Czechami. Teraz szanse na to są już iluzoryczne, więc o ile rozumiem, że wina rozkłada się też na poprzednika i na to, że zgubiliśmy punkty na przykład w Kiszyniowie, no to mimo wszystko nie zgadzam się z tym, że nie tym meczem przegraliśmy eliminację. To jest takie zbyt łatwe wyjście z tej sytuacji. No jakoś po Wyspach Owczych nie podziękował poprzednikowi, że zgromadził tyle punktów, że wygrana z Wyspami Owczymi jeszcze nas zostawia w grze. Ciekawa rzecz.
Reprezentacja Niemiec też zmieniła selekcjonera. Julian Nagelsmann został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. I reprezentanci drużyny niemieckiej wspominają na początku tej kadencji Nagelsmana, że faktycznie zaszła zmiana w ich głowie, zaszła zmiana taktyczna, że czują, że na ławce trenerskiej znajduje się ktoś, kto jakoś ogarnia tą sprawę taktyczną i mentalną. I mam wrażenie, że tego Michałowi Probierzowi trochę brakuje, że ta reprezentacja nie jest jakaś diametralnie inna niż ta za Fernando Santosza. Wygląda bardzo podobnie, ale też oddajmy Michałowi Probierzowi to, że Jakub Kiwior powiedział, że plusem jest to, że można porozmawiać z selekcjonerem, bo z poprzednikiem nie mogli się dogadać. I to nie jest tak, że polscy piłkarze nie znają języka angielskiego, kiedy grają na Wyspach Brytyjskich. To jest tak, że Fernando Santos nie zna języka angielskiego i po prostu nie idzie się z nim porozumieć w taki cywilizowany sposób, czyli nie poprzez tłumaczy, nie poprzez półsłówka, ale tak usiąść, porozmawiać, usłyszeć jakieś porady taktyczne. To jest plus. Jakoś przesadnie też nie chcę krytykować Michała Probierza za to, że on nie zaprowadził już rewolucji taktycznej w tej drużynie, ale na pewno oczekiwałem, że właśnie w takim meczu, jak ten mecz z Mołdawią... Ja się obawiam, że Michał Probierz w ogóle nie przeprowadzi rewolucji taktycznej prędzej czy później. Nie chcę gdybać, ale chcę się skupić na tym, że w tym meczu z Mołdawią nie widzieliśmy tego charakteru i jakkolwiek nie zabrzmi to tak patetycznie, że się odwołuję do charakteru, do mentalu, to uważam, że Piotr Zieliński miał 100% racji, mówiąc o tym, że wyższa jakość piłkarska jest widoczna tylko wtedy, kiedy jest równa jakość, czy równe zaangażowanie takie wolicjonalne. I tego cały czas nam brakuje. Cały czas jesteśmy drużyną, która po prostu boi się grać w piłkę i boi się rywala, niezależnie od tego, z kim się mierzy. Michał Probierz nie jest więc głównym winowajcą tego, że reprezentacja Polski jest w takim miejscu, w jakim jest, ale można odnieść wrażenie, że też nie pomógł, żeby ta sytuacja była lepsza. Niewątpliwie w reprezentacji Polski zaszła pewna zmiana pod względem personalnym i można zastanowić się, na kim można budować tą kadrę w kontekście najbliższych lat, bo niewątpliwie ta zmiana pokoleniowa w większej skali musi nadejść. Robert Lewandowski mówi o tym, że poważnie zastanawia się nad końcem reprezentacji. Wojciech Szczęsny wspomina, że Euro 2024, na które albo awansujemy, albo nie, też będzie jego ostatnim wielkim turniejem. No i ta zmiana musi naturalnie nadejść, więc na kim możemy to budować? Moim zdaniem w ogóle reprezentacja Polski od dłuższego czasu ma twarz Karola Świderskiego i bardzo bym sobie życzył, żeby on zarażał trochę energią. I amerykańska twarz, tak. Tak, tak. To jest taki amerykański luz. To jest American Dream w reprezentacji Polski, ale faktycznie zarażenie innych zawodników taką energią boiskową i taką skutecznością w boiskowych działaniach, to myślę jest fundament, na którym można opierać tę kadrę. Na pewno jest to nazwisko nieoczywiste, bo pewnie szukalibyśmy innych liderów niż chłopak, który z całym szacunkiem wyjechał do MLS, do Charlotte, wcześniej grał w PAOK-u Saloniki, czyli on tak naprawdę jeszcze nie dotknął tej najważniejszej piłki, nie dotknął League Top 5, a mamy w kadrze zawodników, którzy tej wielkiej piłki dotknęli. Więc nazwisko nieoczywiste, no ale patrząc na wszystko, co robi Karol Świderski na boisku, to te wątpliwości się rozwiewają. On jest bardzo dobry w pressingu. Myślę, że pressing też jest takim rozwiązaniem, które na pewno Polska powinna szlifować w większym stopniu. Widać było to za kadencji Paulo Sousy, że kiedy wykonywaliśmy bardzo dużo tych skoków pressingowych, to w meczach nawet ze silniejszymi rywalami potrafiliśmy wkładać im kij w szprychy. Świderski na pewno jest zawodnikiem pozytywnym, na pewno zawodnikiem, na którego trzeba patrzeć w kontekście przyszłości reprezentacji. Ja drugie takie nazwisko też spoza League Top 5, które można wymienić, to Sebastian Szymański, który na tym zgrupowaniu miewał lepsze momenty i miewał gorsze. Nie powinniśmy być zdziwieni tym, że zawodnik tej klasy tak dobrze wygląda na tle Wysp Owczych, ale jeśli poradził sobie bardzo dobrze w Eredivisie, jeśli radzi sobie w tureckiej Superlidze, no to siłą rzeczy trener reprezentacji musi szukać w nim tego lidera ofensywy. No moim zdaniem to jest jedyny obok Piotra Zielińskiego zawodnik w naszej linii pomocy, który ma taką swobodę operowania piłką i który potrafi coś więcej technicznie. I chociaż to nie były idealne mecze, to było widać, że kiedy on dostaje piłkę, to ma już zaplanowane 2-3 kroki do przodu, już wie jak zyskać przewagę, a nie tylko myśli jak tej piłki się pozbyć, co często wśród naszych pomocników jest niestety taką cechą dominującą. Także tutaj się zgadzam. Oczywiście mamy
jeszcze kilka lat kariery Piotra Zielińskiego przed nami, no ale też musimy szukać już powoli innych liderów. Trochę im brakuje takiej wyraźnej osobistości, osobowości w linii defensywnej, bo próbujemy różnych pomysłów, różnych zawodników. Patryk Peda zaliczył niezłe, ciekawe zgrupowanie. Oczywiście są wokół niego kontrowersje, już nawet nie o to chodzi, gdzie on gra teraz i gdzie może być za rok, ale chodzi też o to, że no, ciężko sobie wyobrazić, że to jest w tym momencie materiał na następcę Kamila Glika, który był taką opoką, jeśli chodzi o charakter, o zaangażowanie i o po prostu dowodzenie tym, co się dzieje z tyłu. No i niestety innego zawodnika też za bardzo nie ma, bo czy to Kuba Kiwior, no nie widać u niego tej pewności siebie, wręcz przeciwnie, widać, że nie gra w klubie. Zwróciłbym uwagę też na to, że niezmiennie nie mamy problemu z obsadą bramki, że jeśli Wojciech Szczęsny skończy karierę, to zaraz znajdzie się ktoś bardzo dobry i charyzmatyczny przede wszystkim na jego miejsce, czy to będzie Grabara, czy to będzie Bułka, czy to będzie w dalszej kolejności pewnie Drągowski, który mam wrażenie, że w reprezentacji się po prostu zasiedział. Lub Skorupski, który być może podpadł aferą, tak. Ale w Serie A jest naprawdę bardzo dobrym bramkarzem zespołu średniego, zespołu można powiedzieć słabszego niż ta czołówka, ale mimo wszystko pokazuje regularnie, że potrafi ratować drużynę z opresji, a tego też od bramkarza oczekujemy. Więc będzie można pewnie znaleźć fundamenty, na których będziemy budować, aczkolwiek w tej chwili skupiłbym się na tym, kogo z tej reprezentacji już trzeba ostatecznie albo już finalnie skreślać. Michał Probierz tak naprawdę skreślanie już rozpoczął, bo jedną z pierwszych jego decyzji było wykluczenie Grzegorza Krychowiaka, takie eleganckie podziękowanie mu za wszystko, co zrobił, ale też stwierdzenie wprost, że więcej go do reprezentacji nie powoła. I to był ruch taki bardzo oczywisty, to znaczy Michał Probierz nic nie ryzykował, nikt by się nie oburzył, dlatego że skreślił Grzegorza Krychowiaka, ale mam też wrażenie, że trzeba zacząć powoli odstawiać zawodników, którzy już tak jednoznaczni do odstawienia nie są. Może niekoniecznie całkowicie poza kadrę, ale to zgrupowanie po raz kolejny udowodniło, że Arkadiusz Milik jest piłkarzem, który w kadrze nie daje nic wielkiego, którego najlepszym... 40 meczów od 2016 roku i 7 bramek strzelonych, ale co roku tylko jeden gol i rok temu w 2022 ani jedna bramka. No, jego najlepszym momentem w reprezentacji podczas tego zgrupowania było najpierw to, że przeciwko, nie ubliżając, ale jednak półamatorskiemu zawodnikowi wiedział, jak się ustawić i wymusić faul na czerwoną kartkę, a po drugie to, że odpowiednio się rozkraczył, unikając piłki, która trafiła do Karola Świderskiego. Myślę jednak, że od napastnika tej klasy powinniśmy oczekiwać więcej, zwłaszcza, że do jego wyliczanki tych pudeł, tej memicznej wyliczanki zmarnowanych sytuacji, dopiszemy kilka kolejnych szans i to takich, które naprawdę wiele ważyły, zwłaszcza w meczu z Mołdawią. No to podwójne pudło, te dwa strzały w środek bramki, tak naprawdę w bramkarza, bo to nie było tak, że golkiper reprezentacji Mołdawii stanął na wysokości zadania i zrobił coś ekstra, no ale został po prostu tą piłką trafiony, więc mamy teraz dylemat. Mamy Karola Świderskiego, który jest w wyśmienitej formie i zawsze daje coś fajnego w kadrze. Robert Lewandowski za moment do reprezentacji wróci i też będzie chciał w jakimś stopniu ten swój strzelecki dorobek jeszcze powiększyć, mimo że ostatnimi czasy nie szło mu to tak dobrze. Adam Buksa jest skuteczny. I rośnie, też trzeba przyznać, ta jego kariera może nie rozwija się w błyskawicznym tempie, ale też w reprezentacji zawsze pokazywał, że jest piłkarzem niezłym, że jest też piłkarzem trochę w typie Michała Probierza, to znaczy silnym, wysokim, który zgra piłkę, który powalczy. I trochę mi zaczyna brakować miejsca w tym wyjściowym składzie dla Arkadiusza Milika. Trochę zaczyna on być dla mnie takim napastnikiem numer 3-4. To zgrupowanie, nie wiem, przynajmniej Michał Probierz tak się wydaje, że próbował Milika zbudować, ustawił w pierwszym meczu za jego plecami Zielińskiego i Szymańskiego, zawodników bardzo kreatywnych. Naprzeciwko Milik miał zawodników bardzo niskiej jakości w skali europejskiej z Wysp Owczych. W drugim meczu naprzeciwko niego stał stoper Puszczy Niepołomice, a za plecami dostał Świderskiego, który miał mu pomagać. W ani jednym, ani w drugim systemie on nie wypalił. Ja bym go całkowicie nie skreślał, to nie może być tak, przecież nie powinno być tak, że Arkadiusz Milik, jeśli będzie strzelał w Juventusie, nie będzie dostawał powołań do reprezentacji. Aczkolwiek chyba musimy wyzbyć się złudzeń co do niego. To już raczej nie będzie czas, kiedy będzie liderem reprezentacji. A masz jeszcze jakieś nazwiska, które byś definitywnie, czy może nie definitywnie, ale niestety, powoli odstawiał? Tak, niestety, ale Kamil Grosicki, który na Stadionie Narodowym wczoraj dostał największą owację ze wszystkich piłkarzy, kiedy wszedł na boisko, widać, że jest absolutnie uwielbiany
w reprezentacji przez kibiców. Pamiętamy go z dobrych czasów, ale no też on jest... Właśnie, pamiętamy, piłkarzem... to jest klucz, pamiętamy, bo my tkwimy cały czas, przynajmniej większość tak. kibiców, zwłaszcza tych może nie aż tak na co dzień zaangażowanych w kadrę, pamięta te dobre momenty Kamila Grosickiego i to jego turbo z najlepszych lat. To już minęło, to już minęło. Nie wróci i uważam, że też no, nie powinniśmy się już tak przywiązywać do tych nazwisk, tylko dlatego, że cały czas jest Kamil jest solidnym ligowcem. Ta przemiana pokoleniowa musi następować coraz mocniej, coraz odważniej. Powiedział Kamil Grosicki po Wyspach Owszych, że f***owy czas już był, ale już go koniec. Zupełnie się z tym nie zgadzam, trudno się z tym zgodzić, bo właśnie ten czas aktualnie trwa i myślę, że mogłoby nastąpić jakieś takie miłe domknięcie całego tego pokolenia Kamila Grosickiego, jakiś mecz pożegnalny jak najbardziej, ale trzeba już tą reprezentację absolutnie przebudowywać, bo jak widzimy ten model z wprowadzania weteranów do szatni, on może i pomaga w atmosferze. Wojciech Szczęsny też mówił o tym, że przed meczem z Albanią stworzyła się drużyna, znowu wróciła atmosfera. Tylko ale... co my z tej atmosfery mamy na koniec? Tylko co my z tego mamy? Kolejne właśnie. Zgrupowanie, w którym sięgnęliśmy po tych weteranów, którzy pomogli trochę odbudować kadrę od wewnątrz, a na koniec i tak piłkarze wychodzą i po meczu mówią, że brakuje głowy, brakuje mentalności, niech stworzy się nowa atmosfera, niech nowi ludzie wezmą odpowiedzialność za atmosferę w tej drużynie i taki wniosek chyba jest najbardziej kluczowy w tej kwestii. No to skoro o Kamilu Grosickim, to też trzeba wspomnieć o innych piłkarzach z Ekstraklasy na zgrupowaniu, bo było ich sporo. Michał Probierz odważnie postawił na zawodników z polskiej ligi. Bartłomiej Wdowik był jedynym, który nawet nie pojawił się na ławce rezerwowych, który został odsunięty. No on też powołany troszkę awaryjnie, ale już na przykład Bartosz Slisz i Patryk Dziczek dostali swoje szanse i to szanse takie spore, bo najpierw obaj stworzyli duet środkowych pomocników w meczu z Wyspami Owczymi. Później Patryk Dziczek pozostał w wyjściowym składzie, a Bartosz Slisz go zmienił kosztem choćby Damiana Szymańskiego, który na tym zgrupowaniu nie zaliczył nawet minuty. Patryk Dziczek ma absolutnie inspirującą historię. Upadek padaczka na boisku, potem półtora roku bez gry w piłkę, potem powrót, odbudowanie przez Czesława Michniewicza tym powołaniem do szerokiej kadry przed Mundialem w Katarze. Teraz Michał Probierz postawił na niego bardzo odważnie i nadał mu takie bardzo zadaniową rolę. Tylko że Patryk Dziczek nie dorósł do tego wyzwania, nie dał rady, nie wiem, czy zabrakło mu mentalnie w głowie, czy po prostu umiejętności, aczkolwiek jestem tym zdziwiony, bo zawodnik, który nie tak dawno trafił do klubu Serie A, był w miarę we Włoszech na początku ceniony i jest wyróżniającym się piłkarzem ekstraklasy, raczej nie powinien mieć problemu piłkarskiego i mentalnego w meczu z Wyspami Owczymi i z Mołdawią, a do tego wyzwania nie dorósł. Ja zgadzam się, że jest wyróżniającym się piłkarzem ekstraklasy, ale od początku miałem takie wrażenie, że to jest chyba jeszcze nie takie wyróżnianie się, żeby zasłużyć na powołanie do reprezentacji Polski i trochę się dziwiłem. Oczywiście mamy w pamięci to, co Krystian Bielik zrobił na Mundialu i to, jak nas tym wszystkim zirytował. Wiemy już, że to nie jest człowiek, który zostanie następcą Grzegorza Krychowiaka i będzie na tym samym poziomie, na którym on był w czasach gry w Sewilli, ale mimo wszystko uważam, że jest zawodnikiem na wyższym poziomie, jest zawodnikiem z wyższej półki niż Patryk Dziczek i trochę się zdziwiłem, że nie został powołany, a że tak lekką ręką Michał Probierz od razu odkurzył cały ten środek, wrzucając w to miejsce piłkarzy z Ekstraklasy. Nie chcę niczego Ekstraklasie ujmować, bo parę razy też apelowaliśmy o to, żeby zwracać uwagę na piłkarzy z polskiej ligi. Ale mam wrażenie, że jednak możemy szukać gdzie indziej i że troszkę ten eksperyment nie wypalił, to na pewno. Slisz ma za sobą bardzo dobre 3 ostatnie lata, powiedzmy z wyjęciem tego roku, kiedy Legia grała gorzej w Ekstraklasie. Jest zawodnikiem perspektywicznym, odkurzaczem, zna swoje miejsce na boisku, wie co ma na tym boisku robić i to jest fajne. Nie wychyla się poza te swoje zadania, choć też potrafi podłączyć się ofensywnie. Dobrze wyglądał w europejskich pucharach, dobrze wyglądał na tle Aston Villa, dobrze wyglądał w eliminacjach do Ligi Konferencji i też on rozczarował. Podobnie zresztą jak Paweł Wszołek, dwóch zawodników z Ekstraklasy, dwóch zawodników z bardzo dobrze dysponowanej Legii, którzy w tej reprezentacji po prostu dostosowali się do tej przeciętności. Dla mnie oni byli symbolami tej reprezentacji. Oni nie byli najgorsi w tych meczach, ale ich ta egzystencja na boisku polegała na tym, że trochę pobiegali, trochę wypełnili parę zadań,
parę pojedynków i na tym się to skończyło. No fajnie, że Michał Probierz szuka tych swoich mączyńskich, jak to mówiliśmy, od czasów Krzysztofa Mączyńskiego, odkrytego przez Adama Nawałkę. I tak, Bartosz Slisz, ja bym przy nim został, może nie jako postaci pierwszoplanowej, chociaż też no, musimy brać pod uwagę, jaki mamy wybór. To nie jest tak, że my stawiamy na Slisza kosztem 5 gości z League Top 5, tylko to jest tak, że cały czas czekamy na powrót Kuby Modera, że mamy gdzieś Kubę Piotrowskiego grającego w europejskich pucharach i w Bułgarii, no ale tak gdzieś, żeby dalej kopać i no to nie za bardzo. Więc Bartosz Slisz tak, Patryka Dziczka bym odstawił na boczny tor, gdzieś na to czwarte, piąte miejsce w hierarchii, takie, któremu już, że tak powiem, nie przysługuje powołanie. Paweł Wszołek pewnie będzie się o te kadry cały czas ocierał, bo jest chyba najlepszy w tym momencie wahadłowym w Ekstraklasie, albo na pewno jest na podium, więc pewnie gdzieś będzie jego temat wracał, no ale to też nie jest tak, że Paweł Wszołek tę kadrę zbawi. Jak na razie ten ogółem eksperyment z powołaniem ligowców nie przyniósł nam wielkich odpowiedzi i korzyści. Nie udowodnił, że ci, którzy wcześniej Ekstraklasę olewali, zrobili wielki błąd, ale tak jak mówię jeszcze raz, zostawiam sobie taki margines dla na przykład Bartosza Slisza, który jest po prostu piłkarzem wciąż młodym i na tyle jeszcze niedoświadczonym na arenie międzynarodowej, że można dać mu czas i poczekać, jak on się rozwinie. W Ekstraklasie można szukać, ale zbawienie i antidotum na problemy reprezentacji to nie jest. Skoro mówiliśmy o Pawle Wszołku, to na pewno trzeba powiedzieć o słabej reprezentacyjnej formie Matiego Kesza, który miał być zbawieniem po końcu kariery Łukasza Piszczka na prawej stronie reprezentacji Polski. Okazało się, że piłkarz z Premier League, wyróżniający się piłkarz z Premier League, nie jest tym zbawieniem. Tak naprawdę możemy mówić, że nie jest zbawieniem od dawna, bo te 14 spotkań Matiego Kesza w reprezentacji Polski wyglądało tak, że wymienimy może jedno dobre, albo dwa, jeśli uzbieramy momenty z tych pozostałych, ale faktycznie na razie tej jakości u niego nie ma i też no takim podsumowaniem jego przygody na tym zgrupowaniu jest fakt, że Michał Probierz posadził go na ławce w tym meczu z Mołdawią i to nie tak, że wszedł sobie później z ławki na boisko, tylko że spadł w hierarchii za Pawła Wszołka, który na boisku się pojawił. Także zjazd z numeru 1 do numeru 3 w ciągu 48 godzin. Szkoda, że w sztabie reprezentacji Polski nie ma Łukasza Piszczka, bo wydaje się, że gdyby Łukasz Piszczek był w tym sztabie, to mógłby coś podpowiedzieć Matiemu Keszowi, bo też był taki moment w historii Łukasza Piszczka w reprezentacji, że nie wyglądał spektakularnie, przynajmniej w porównaniu do tego, jak wyglądało to w Borussii Dortmund, ale potem za Nawałki on potrafił być bocznym obrońcą, który jest bardziej wahadłowym. Bardzo dużo uczestniczył w ofensywnych akcjach reprezentacji, a Mati Kesz jakoś nie może się rozpędzić. Jest zawodnikiem wybieganym, szybkim, dynamicznym, a te jego pojedynki są tak niesamowicie prymitywne, że to aż przykro się na to patrzy i absolutnie to nie jest zawodnik do skreślenia, ale to jest piłkarz, dla którego selekcjoner reprezentacji Polski, czy to będzie Michał Probierz, czy później ktoś inny, bo to jest dalej młody piłkarz stosunkowo. Jeszcze piątego znaleźć, mu życzysz. Powinien znaleźć jakieś rozwiązanie, miejsce, pomysł na tego zawodnika. Wykorzystanie potencjału jak najbardziej, zwłaszcza, że te słabe mecze objawiają się też tym, że jakieś głupie kartki się zdarzają, które nie powinny się zdarzyć zawodnikowi z Premier League, gdy mierzy się ze znacznie słabszym rywalem. Mati Kesz, pora się obudzić, pora też dla trenera, żeby w jak najlepszy sposób wydobyć jego potencjał i znaleźć jakąś receptę, bo to nie jest nigdy tak, że zawodnik sam z siebie gra słabo. Sporo czasu poświęciliśmy defensywie i defensorom, więc rozszerzmy to o stałe fragmenty gry, bo to jest problem, który trapi naszą reprezentację od dawna, który nam najbardziej doskwiera, zwłaszcza w tej fazie obronnej. Co i rusz zdarza się, że jakiś zespół, zwłaszcza ten niżej notowany, robi nam troszkę syfu, robi nam taki kocioł w polu karnym, właśnie po wrzutce, czy to z autu, czy ze stojącej piłki. I tak samo było oczywiście w meczu z Mołdawią. Dośrodkowanie, skuteczny wyblok i pada bramka. Zresztą Wyspy Owcze, bo już nawiązując do tego wcześniejszego meczu, skoro podsumowujemy całe zgrupowanie, też nam narobiły tego kłopotu. Gdyby nie interwencja Patryka Pedy, to mogłoby się zrobić wtedy gorąco na Wyspach Owczych. Dokładnie. No i też Wojciecha Szczęsnego, który tam ratował, ale tak ogólnie się zastanawiając, mam wrażenie, że my nie do końca łapiemy się w tym, co ci rywale robią. I to nie jest taki zarzut, żeby też uświadomić kibicom, że kiedy
czepiamy się tego, że piłkarze nie wiedzą co robić, czy wskazujemy na to palcem, to nie chodzi o to, że sztab tego nie przygotował, że ktoś tego nie rozgryzł, bo to jest oczywiste, że ci ludzie nad tym pracowali, że oni to wszystko przejrzeli, prześwietlili, wyłożyli jak na tacy. No i właśnie co się dzieje dalej? Gdzie jest ten... Dlaczego, egzekucja tych założeń. Dlaczego to wszystko na koniec zawodzi? Dlaczego piłkarze, którzy bazują tylko na tym, żeby wykorzystać wrzutkę ze stojącej piłki, tak skutecznie to robią? Dlaczego nasi piłkarze nie łapią się w tym, że zawodnicy dużo gorszej jakości stosują te wybloki na tyle skutecznie, żeby nas ostatecznie zaskoczyć? Michał Probierz po meczu mówił o tym, że bardzo dużo czasu poświęcili podobno nad tymi stałymi fragmentami gry Mołdawii i kontratakami Mołdawii i wyglądał na nieco zdziwionego, że na boisku wyglądało to zupełnie odwrotnie, bo największe zagrożenie Mołdawia i jakież wielkie zdziwienie sprawiała właśnie po stałych fragmentach gry i przy kontratakach. Ten problem reprezentacji Polski trwa już od kadencji Paulo Souzy, wtedy wyliczyliśmy ile bramek i w których konkretnych meczach tracimy po stałych fragmentach gry. Mam wrażenie, że potem za kadencji Czesława Michniewicza trochę to zniknęło, z tego względu, że Czesław Michniewicz jest selekcjonerem, który chyba bardzo dużo, jej taką większą niż Probierz i Souza, uwagę przykładał do tego, żeby te stałe fragmenty gry wyglądały jak należy. Chociaż też nie było idealnie i to też było znaczące, że... Cała kadencja Michniewicza. Tak, ale dzisiaj. To też było znaczące, że nawet ten element, taki uważany za kluczowy i za bardzo istotny, nie został dopracowany. To jest oczywiste, że ci nowi selekcjonerzy zawsze dużą uwagę poświęcają temu fragmentowi, nie tylko nowi, bo generalnie jak patrzymy na wielkie turnieje, to od dawna mamy tendencję taką, że stałe fragmenty gry bardzo się liczą. No a my nigdy praktycznie z tego nie korzystamy. Najszybciej i najprościej to można wprowadzić w krótkim czasie w cyklu treningowym, szczególnie w momencie, kiedy pracuje się w reprezentacji, a nie w klubie. I Probierz, i Santosz podkreślali, że Probierz chyba mówił, że miał 4 treningi, a Santosz mówił, że miał 10 przez 7 miesięcy. Trudno to zweryfikować, pewnie tutaj jest trochę prawdy, trochę kłamstwa, ale chodzi generalnie o to, że jest ten czas, można znaleźć na to, żeby te stałe fragmenty wypracować i trenerzy zawsze mówią, że stałe fragmenty gry i organizacja w defensywie to są rzeczy, które najprościej wprowadzić i zaimplementować w drużynie, którą się dopiero przejęło. Jeśli tego zabrakło na kadencji na pierwszym zgrupowaniu Michała Probierza, no to jest to według mnie, nawet jeśli reprezentanci po prostu nie wykonywali tych poleceń, które sztab im wpajał, jest to jakiś kamyczek do ogródka tej całej grupy. Ja się zgadzam, bo zwłaszcza z takimi rywalami, raz jeszcze podkreślmy, z kim my graliśmy. To nie jest tak, że nas zawodzą czy zaskakują drużyny, które znacznie przewyższają nas umiejętnościami i potrafią w jakimś stopniu to zrobić. Gramy z drużynami, które bazują na tym, co im wyszło, tak jak mówiłeś, kontrataki, stałe fragmenty. Jeśli miałbym wyliczać tę nieudolność naszej drużyny, to rozszerzyłbym ją tylko jeszcze o ten element pressingu i generalnie intensywności gry, bo tak jak Michał Probierz na Wyspach Owczych powiedział, że my chcemy korzystać ze sztucznej murawy, która sprawia, że piłka krąży szybciej, co zawsze jest atutem drużyn lepiej wytrenowanych technicznie, lepiej operujących piłką, tak Polska tego kompletnie, kompletnie nie było. To nie było tak, że ta piłka krążyła szybciej, może nawet Farerom czasami udawało się łatwiej wymieniać te podania, bo te akcje takie na jeden kontakt, szybkie, dynamiczne, można było wyliczyć na palcach jednej ręki. W meczu z Mołdawią było troszkę lepiej, bo częściej ta piłka była wymieniana tak dynamicznie, że stwarzała zagrożenie pod polem karnym rywala. Natomiast koniec końców i tak Karol Świderski w tej strefie mieszanej powiedział, że cały czas brakuje im lepszego operowania piłką na połowie rywala. Puenta jest taka, że kiepsko to wygląda. Problemem tej reprezentacji nie jest za to Robert Lewandowski, o czym dobitnie przekonaliśmy się na tym zgrupowaniu. Robert Lewandowski, który jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie w XXI wieku, na pewno w ostatnich kilku latach, no nie jest, nie może być problemem tej reprezentacji. Ja się czuję zażenowany, że my w ogóle rozmawiamy o Robercie Lewandowskim w reprezentacji Polski w takich kategoriach, bo o ile się zgadzam, że miał momenty słabsze, że ta jego zniżka formy była widoczna i też zgadzam się, że nie jest idealnym kapitanem, nie jest osobą, która brała odpowiedzialność zawsze, która była takim natchnieniem dla reszty drużyny, to jednak jest to zawodnik, który mnóstwo nam dawał i były też momenty, bo bardzo łatwo wytykać Robertowi Lewandowskiemu te chwile, w których on zawodził jako kapitan, jako człowiek,
który powinien wziąć odpowiedzialność, ale były też momenty, takie jak chociażby mecz ze Szwecją na Euro 2020, kiedy on w pojedynkę tę reprezentację dźwigał. I to nie jest tak, że my cały czas musimy wracać do jednego spotkania. Mamy eliminacje, w których był królem strzelców. Mamy nawet taki mecz z Mołdawią w Kiszyniowie, nieidealny, ale gdyby Jakub Kamiński wykorzystał akcję, którą wykreował, stworzył Robert Lewandowski schodząc niżej, wcielając się w rolę, którą tak naprawdę w piłkarza, którym nie jest, bo nie jest rozgrywającym, ale zszedł niżej, wykreował i to mogło być zamknięcie tego spotkania, nie rozmawialibyśmy w ogóle o tej fatalnej drugiej połowie, więc uważam, że odstawianie, jakiekolwiek w ogóle dyskusje o tym, że bez Lewandowskiego ta kadra będzie wyglądała lepiej, są po prostu absurdalne i nie przystoją nam jako krajowi, jako piłkarskiemu krajowi. Gdy porówna się statystyki Roberta Lewandowskiego ze statystykami kogokolwiek z reprezentacji Polski, a nawet z zawodnikami podobnej klasy w innych reprezentacjach, nie wiem, Zlatana Ibrahimowicza, to Robert Lewandowski wypada od nich lepiej. Wypada od nich lepiej w eliminacjach, wypada od nich lepiej w meczach towarzyskich, w każdego rodzaju spotkaniach. Czy on jest dobrym kapitanem? Nie, niestety chyba nie jest dobrym kapitanem, o czym przekonaliśmy się w ostatnich latach, kiedy bardzo często trudno mu było powiedzieć, ja też jestem winny, wziąć na siebie tą odpowiedzialność. Też jest pewnie winny za tą degrengoladę mentalną, która pojawiła się w reprezentacji Polski. Nie wiadomo, co tam się zdarzało na tych zgrupowaniach, ale prawdopodobnie nie było dobrze. Aczkolwiek Robert Lewandowski do końca swojej kariery, jeśli będzie chciał grać dla reprezentacji, musi być do tej reprezentacji powoływany. Czy będzie w roli kapitana, czy w roli po prostu napastnika, lidera tej drużyny, to jest nieistotne, ale to jest zawodnik z tego całego pokolenia obok Wojciecha Szczęsnego, który bardzo dobrze się konserwuje i niezależnie od wszystkiego Roberta Lewandowskiego ta reprezentacja potrzebuje, bo jeśli alternatywą do niego ma być Arkadiusz Milik, no to jest bardzo słaba alternatywa, zupełnie inny poziom, kilka poziomów. Właśnie to jest też jakby sedno tej dyskusji, bo łatwo jest powiedzieć odstawmy Lewandowskiego, ale kogo mamy na ławce, kogo mamy w tej kolejce do grania. Arkadiusz Milik absolutnie nie dźwignie tego ciężaru, tego obowiązku i on to udowodnił właśnie w tych dwóch spotkaniach. Oczywiście zakładam, że może mieć zwyżkę formy, że jeszcze bramkę dla reprezentacji Polski strzeli, ale te dwa mecze dobitnie udowodniły, że kiedy nie było Roberta Lewandowskiego, to my nie mieliśmy takiego głównego napastnika, bo o ile uznaliśmy wcześniej, że Karol Świderski jest twarzą tej reprezentacji i w jakimś stopniu ten obowiązek na siebie wziął, to stało się to trochę dlatego, że nie zrobił tego Arkadiusz Milik, że po prostu okazało się, że Karol Świderski jest na tyle dobry, że jest lepszy od Arkadiusza Milika, no ale nie jest Roberto Lewandowski. W Barcelonie rosną przy nim Pedri, Gavi, Lamine Yamal i wydaje się, że to nie może być tak, że jak on przyjeżdża na reprezentację Polski, to piłkarze młodzi nie mogą przy nim rosnąć. Jak najbardziej mogą, tylko myślę, że wszyscy powinni sobie przewalutować we własnej głowie pewne wartości. Niektórzy to robią, niektórzy rosną, bo przecież Adam Buksa choćby mówił, że on bardzo chętnie podpytuje Roberta Lewandowskiego jakieś różne wskazówki. Robert Lewandowski chwalił Przemysława Frankowskiego. Też wydaje się, że to są piłkarze, którzy mają jakiś kontakt, u których widać taką chęć rozwoju i chęć czerpania od najlepszego piłkarza reprezentacji Polski w XXI wieku. Reprezentacja Polski ma 2% szans na bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy. To i tak więcej niż procent ludzi zadowolonych z tego, jak wygląda nasza gra i w jakim kierunku zmierzamy. Natomiast jakkolwiek by to się nie skończyło, jak w jakikolwiek sposób byśmy się na to euro nie dostali, to będziemy mieli poczucie tych straconych 12 miesięcy, bo ratować to ratowaliśmy 12 miesięcy temu, kiedy Czesław Michniewicz obejmował kadrę w awaryjnej sytuacji przed barażami, kiedy też mieliśmy nadzieję, że ten mecz ze Szwecją będzie jakimś symbolem nowego początku, że to, że awans udało się wywalczyć, pozwoli tej kadrze zrobić krok do przodu. To się nie stało i kolejne miesiące to była po prostu strata. Straciliśmy Mistrzostwa Świata, po których cały świat znów się z nas śmiał, że gramy najbrzydziej na świecie i generalnie nikt postronny nie powinien się tą reprezentacją... To była prawda. Nikt postronny nie powinien się tą reprezentacją interesować, więc świat odkrył to chyba nawet wcześniej niż my i przewidział to, co się będzie dalej działo. Straciliśmy eliminacje, w których Fernando Santos miał nie tylko awansować, ale przede wszystkim zbudować przyszłość i filar tej reprezentacji na kolejne lata. To się nie stało i znów mam wrażenie, że nawet jeśli awansujemy, że nawet jeśli teraz się uda uratować, to będziemy w tym samym punkcie, w którym kręcimy się od kilku ładnych miesięcy, może nawet lat. Wojciech Szczęsny mówił, że przy tak fatalnej grze i przy tak fatalnych rezultatach tylko jakaś absolutna opatrzność
decyduje, czy sprawia o tym, że Polska ma jeszcze w ogóle szansę na Euro 2024, aczkolwiek nie są to duże szanse. Wraz, że ten bezpośredni awans jest prawie niemożliwy, trzeba by pokonać Czechy, liczyć, że na wyniki Mołdawii, to jest bardzo dużo różnych złożonych rzeczy, ale nawet te baraże będą trudne. Liczyć, że Mołdawia zagra z Czechami dobrze, ale tak, nie za dobrze. Że nawet te baraże będą trudne, bo dzięki reformom, które wprowadzała UEFA, trafiamy do baraży, no ale tam zagramy z drużynami pokroju na przykład Holandii, Chorwacji, oczywiście też Estonii, aczkolwiek trzeba będzie wygrać dwa mecze i prawdopodobnie jeden mecz z drużyną w najlepszym razie formatu Estonii, czyli tutaj też bym się obawiał o wynik, patrząc na wyniki. Konstantin Wasiliew czaruje. Z Mołdawią. Ale już w tym drugim meczu trzeba będzie pewnie pokonać drużynę, która jest od nas silniejsza i mam duże wątpliwości, czy jest szansa na awans. Po prostu powiedzmy to wprost, drugi raz wolny los w półfinale nam się nie zdarzy, a zwycięstwo w dwóch ważnych meczach z rzędu to dla reprezentacji Polski w obecnym stanie rozkładu po prostu wynik nieosiągalny. Rozmawialiśmy po meczu razem z Bartoszem Bereszyńskim, który na tym zgrupowaniu sobie nie pograł, ale powiedział, że to są stracone eliminacje i myśmy byli trochę zdziwieni, bo przecież ten defetyzm tak szybko zasiany jest trochę dziwny, bo jeszcze ta szansa na awans teoretycznie jest, ale widać było, że jest rozbity i mówi o tym, że jeśli reprezentanci przyjeżdżają na zgrupowania, to nagle magicznie tracą swoje moce w głowie. Jest ten olbrzymi problem i tego pewnie nie da się szybko wyzbyć i pozbyć. Dlatego mam takie wrażenie, że jeśli nie będzie twardego resetu w tej reprezentacji, nawet takiego silnego uderzenia, jakim będzie brak awansu na Mistrzostwa Europy w Niemczech, no to może być wstyd też tam na Euro. Zwłaszcza, że tak naprawdę nie do końca wiem, co można zrobić, żeby ten mentalny reset przeprowadzić, bo mówimy o zmianach w kadrze, o przebudowie, o zmianach pokoleniowych. Natomiast czego tak naprawdę tej kadrze brakuje, żeby obudzić w sobie takiego lwa w tej głowie, żeby obudzić zespół, który potrafi grać z charakterem i walczyć? To jest zastanawiające, bo skoro do tej pory się to nie udało, to naprawdę nie wiem, czego trzeba się złapać i w jakim kierunku spojrzeć, żeby to zrobić. Myślę, że może nam pomóc taka seria pozytywnych wyników, seria meczów, w których reprezentacja Polski będzie rosła. Paradoksalnie mamy ten atut, że jesteśmy w Lidze Narodów w Dywizji A, ale mamy też ten problem, że tam ciężko będzie taką właśnie serię złapać, bo cały czas będziemy mierzyć się z zespołami lepszymi od siebie, a być może potrzebujemy właśnie kilku miesięcy rywalizacji z zespołami na podobnym poziomie, po prostu sprania kogoś raz, dwa, trzy razy różnych drużyn, wysokich zwycięstw, żeby ta reprezentacja ponownie uwierzyła, że ona potrafi grać w piłkę. A i tak spędziliśmy, mówiąc o tej reprezentacji Polski, za dużo czasu, dlatego że jest tam, tak jak i pewnie większości kibiców, aktualnie całkowicie obojętna. $500 bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiasz.pl.